Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na Palionowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście witam wszystkich przecudownie, jak widzicie mam full życia. Jeszcze nie jestem aż tak wzmocniony, jak widzicie dalej nie mam regeneracji i tych wszystkich efektów, które miały być, że tak powiem, stabilne u mnie. Ale spokojnie, może uda nam się to dzisiaj ogarnąć, może uda nam się dzisiaj wzmocnić na tyle, żeby być już totalnie najsilniejszym X-em na Palionowie. No aktualnie X3.0, czyli no naprawdę mocny model. Nie wiem totalnie gdzie jest X2.0. Dalej go nie widziałem, nie wiem co się z nim dzieje, nie wiem jakie on ma plany, nie wiem czy on w ogóle jest, czy ktoś go zabił, czy co, nie wiem. W każdym razie dzisiaj chcę się zająć tym, żeby wzmocnić już X3.0. X2.0 minęły jego czas, trudno. Trzeba się zająć czymś nowym, trzeba się zająć czymś lepszym, trzeba pójść, że tak powiem, do przodu, rozwijać się. I tym dlatego też widzowie, znaczy może nie dlatego, ale po prostu też przy okazji chciałbym was zaprosić na mój kanał Szczypson Plus. Serdecznie was tam zapraszam, ponieważ bardzo będzie miło jak będziecie na moim drugim kanale. Jest was tutaj o wiele więcej niż na moim kanale Szczypson Plus, więc serdecznie was tam zapraszam. Link macie w opisie, wbijajcie i oglądajcie, ponieważ tam jest seria, prawda, wioska Kidowice, musicie tam wbić, bo tam naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Dobra, skupmy się na tym, co mamy dzisiaj do zrobienia. Ogólnie, no to tak, ja sobie tutaj, że tak powiem, funkcjonuję jakoś. Mogę założyć sobie tą zbroję, w sumie jestem z tą elytrą, czemu nie, w końcu jestem, w końcu mogę to zakładać i tak dalej. Ale musimy się jakoś wzmocnić, nie wiem jak dzisiaj się wzmocnimy, ale jakoś będzie trzeba. Na górze ważna przesyłka? Okej, dobra, czekajcie. Dobra, ktoś był u mnie i zostawił mi ważną przesyłkę na górze. Sprawdźmy to w takim razie. Sprawdźmy, żeby nie było, że olewam tabliczki. Sprawdźmy ważną przesyłkę na górze. Dobra, tu... Czekajcie, co to ma być za ważna przesyłka? To będzie jakiś... Będzie ukryte jakoś w tych skrzynkach czy coś? Czy jak? Jak ja mam to rozumieć? No co ja robię? Tak. Tutaj nic nie ma. O? Co to jest? Silk Touch? Nie. Gdzie jest ta ważna przesyłka? Halo, halo. Przepraszam bardzo. Co jest grane? Dobra, ktoś mnie zrobił w konia. Ktoś mnie zrobił w konia. Przesyłką, że niby przesyłka jest jakaś na górze. Chyba, że ja źle patrzę. Czekajcie, no tutaj... Czekaj, tu nie, tu też nie, tu też nie. Dobra, sprawdźmy jeszcze tą głowę, aczkolwiek to wątpię. Ważna przesyłka na górze. To by miał przesyłać jakiekolwiek przesyłki. Dobra, ktoś mnie zrobił w konia. A nie, czekaj, jest jeszcze ten. Czekajcie, bo ja mam jeszcze piętro tu niżej, zapomniałem o nim przecież. Tylko tam się inaczej wchodzi. Dobra, może to o to chodzi. Że przesyłka, wiecie, tam, bo ja teraz wyszedłem tak totalnie na domek. Na ten balkon taki, a ja przecież tutaj mam jeszcze przejście, w którym mogę się dostać tu wyżej. O, dokładnie tutaj, dobra. No to idziemy i sprawdzamy, czy tutaj... O, dobra, jest coś. Tego tu nie było. Ale tak dla pewności sprawdzę inne szafki. Nie, no tu nie ma, dobra. Nie! Zmieniator X3.0, dostępne przemiany Gigant Palion, Dave, X3.0, Milky Yeti. Co? Czy... Ja jestem aktualnie X-em 3.0 i ten zmieniator aktualnie nazywa się X3.0. Ale... Dobra, to jest ciekawe, ponieważ tutaj widzę, że dostępne są przemiany na X3.0. Nie ma mnie, jestem ja jako X3.0. I tak samo zmieniator się też tak nazywa. Dobra, ciekawe. Ale dobra, jest jakaś książka, przeczytajmy tą książkę. Siema Toast, to ja Palion. Udało się zwiększyć ilość zmieniatorów i jeden z nich postanowiłem dać tobie. To nasza szansa na pokonanie mutanta X. Wykorzystaj to dobrze, niebawem będziemy musieli iść na wielką wojnę z mutant X i jego armią. Wiem, że napisałem, że na górze jest przesyłka, musiałem zmylić tak osoby, które nie wiedzą... o tym chyba miało być, o tym piętrze w twoim dołku. Powodzenie, niebawem się widzimy. No to prawda, niektórzy nie wiedzą, że tutaj mam to piętro, ponieważ tutaj się nie wchodzi tak normalnie. Zresztą na górze to wygląda tak, jakby się wchodziło tam do góry i dlatego ja też tak nawet pomyślałem. W ogóle zapomniałem też ja nawet sam o tym, że mam to piętro. No więc, że tak powiem, udała się ta, że tak powiem, jak to się nazywa? Udała się ta... To ma jakiś swój opis, ale nie wiem jaki. Dobra, więc skupmy się na tym, żeby... Dobra, a więc czym jest ten zmieniator X? Możemy się zmienić w takim razie w mutanta, jak ja dobrze rozumiem, ponieważ za pomocą tego Paweł się zmieniał w mutanta, więc całkiem możliwe, że my też będziemy mogli. Ej, dobra, jak tak się okaże, że to działa, ja będę mutantem X... Dobra, to może sprawić, że to będzie tak naprawdę powód, dla którego ja będę mega wzmocniony. Czekajcie, zróbmy taką akcję. Zabierzmy sobie fajerwerki i lecimy na górę. Pyk. Dobra, tutaj i uwaga... Tutaj polećmy i tutaj się zmienimy. Ja nie wiem, czy... Czekajcie, kurczę, bo się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł się zmieniać. W sensie jakby, no dał mi to Paweł, więc skoro on mi to dał, to w takim razie jest szansa na to, że my będziemy w stanie dzięki temu pokonać. Jestem mega ciekaw, czy my się zmienimy. Jezu, jak my się zmienimy, to będzie przecież młyn. Dobra, trudno. Trzeba to sprawdzić, czy to działa. Sprawdzamy tutaj w tym laboratorium, ponieważ tutaj resztę rzeczy sprawdzałem, więc uwaga. Klikamy tak. Okej, dobra, otworzyło mi się jakieś menu. Gigant kliknij, aby się zmienić. Zmiana, powróć. Dobra, uwaga. Klikam zmianę. Ja nie, boję się szczerze. Dobra, nie, trudno, sprawdzamy. 3, 2, 1, 0. Okej. Chyba się udało. Dobra, uwaga, wychodzę z tego i... Nie, co tu się wydarzyło? Dobra, jakim ja jestem mutantem wielkim. Jak ja mam w ogóle... Jak ja wysoko skaczę. Dobra, to jest niesamowite. Wychodzimy stąd i uwaga. Uwaga, uwaga. Pum. Jo. O kurczę, jak ja powoli spadam. Ale dobra, to jest mega mocne. Dobra, czy ja w tym momencie jestem najsilniejszym X-em tak naprawdę? Jak to wy... Jakie ja mam efekty? A, one schodzą z czasem, no nie są chyba nieskończone, chyba że to się jakoś odnawia, jak to spadnie w dół. Możliwe, że to jakby to się odlicza, a że później to jakby spada, całkiem możliwe, że tak jest. Dobra, czekajcie, ja muszę, wiecie... O kurczę, jak ja powoli spadam. Co tu się wyprawia? Ja w ogóle lecę! Co jest grane? Zatrzymałem się! Co jest grane? Co? O, czekajcie, odpaliłem sobie to. Co jest? A bo ja tak patrzę do góry i... A, bo ja, tam gdzie ja się patrzę tak wolno, tak szybko będę leciał. I co tam, wariacie? Jak tam, kurde? Pyk! Jest do ciebie strzela... O ty kurczę, wariacie, ja nawet nie widzę pistoletu, bo jest tam tak nisko w tej mojej ręce. Dobra, uwaga, tu celujemy, pyk! Dostałeś ciosa i leżysz. Dobra, okej, to jest mega mocne, to jest naprawdę mega mocne. Jaki jestem szybki! Dobra, najgorsze jest to opadanie, nie? Bo to zajmuje wieki. Jak ja polecę sobie tutaj... Py! O nie, nawet nie doskoczyłem tam, ale tu, patrz, doleciałem na to. Że to działa jak... A czekajcie, bo ja mam elytrę. Może to jest elytra też... A, dobra, ja chyba dzięki przez elytrę też tak jakby spadam długo. Tak, dobra. Bo patrzcie co się stało, jak ja miałem elytrę założoną, to tak robiłem i mogłem sobie tak mega długo lecieć. I patrzcie, nawet mogłem się zatrzymać. I zatrzymał się całkowicie w miejscu. O! Lekko opadam, ale tak naprawdę powoli. Co jest grane? Mogę to zbugować jakoś dziwnie. No, ściągam to i patrzcie, o wiele szybciej spadam, dobra. Czyli lepiej jest być bez elytry na tym mutancie. Ale tu jest naprawdę mocny, ja nie mogę, ja nie mam tak naprawdę obrażenia od upadku w tym momencie, bo ja zawsze będę powoli spadać. Dobra, to co tu się wyprawia, to jest głowa mała. Czemu wy macie jakiś efekt? Co tu się stało? Dobra, nieważne, biję się, idę tam na was. O kurde, ale was będę teraz łoił, biorę sobie... Nie mam miecza, mam siekierę. Ale jestem tak wzmocniony, że teraz to już mi nic nie jest straszne, uwaga. Pum! Staję z ciosa, pyk, pyk. Jak to wygląda, jak to... A, nie wygląda jak ja biję. Nie wygląda jak ja biję, po prostu podchodzę do nich i ich gryzę chyba. O, ty kurcze wariaty. Będziecie mi bić? Dobra, od góry dostajecie ciosa. Pum! Ale dostał! Uwaga, kolejny. Pum! O, wy... tak, nie tak szybko, dobra. Uwaga, niżej i pum! Dostał, pum! Dobra, dostał. Nie no dobra, to jest tak potężne to, że ja mogę być tym mutantem. Co i teraz, czy ja dobrze rozumiem, że teraz każdy będzie mógł być tym mutantem? Ja jestem mutantem X3.0, takim wzmocnionym zielonym. Nie no dobra, to jest coś niesamowitego w tym momencie. Patrzcie jak ja sobie mogę wchodzić na górę. Rozumiecie to? Że ja w tym momencie nie potrzebuję w ogóle elytry, jak sobie mogę tak wskakiwać. Jedyne co to trzeba opaść lekko i tu i pum. I tu jeszcze do góry, okej, tu. Uwaga, tak, pum, do góry. Jesteśmy znowu w laboratorium. Ja nie mogę, to jest przepotężne. Jeny ten... Nie, no dobra, ten X wygląda mega dobrze. Ten X naprawdę wygląda mega dobrze. Że my w tym momencie zniszczymy... Jeżeli my wszyscy będziemy takimi X-ami potężnymi, my przecież zniszczymy mutanta X w sekundę. I on się... Myślę, że on się poda, chociaż co prawda on ma dwie głowy, więc on może być troszkę silniejszy, ale spokojnie, my się tak wzmacniamy, że tutaj szczerze liczę na to, że my będziemy naprawdę mega mocni. Patrzcie, ja tutaj mam jeszcze te potki, musimy je wszystkie skompletować. Czekajcie, ja może zrobię tak. Zamienię to wszystko na deski. Zrobimy sobie szybki crafting. Postawmy sobie ten crafting gdzieś tutaj. Na razie postawmy go po prostu obok tej skrzynki. Zróbmy sobie dwie skrzynki. Okej. Postawmy je tutaj i odłóżmy tutaj rzeczy, których ja nie potrzebuję totalnie. O, tu mam ten miecz, który ja zacząłem robić w poprzednim odcinku i go nie skończyłem, co jest dużym błędem. Dobra, mamy te potki, to odłóżmy, tą książkę zostawmy, to zostawmy, kamerę zostawmy, to możemy odłożyć, to zostawmy. Dobra, i mamy te potki. Musimy teraz skompletować te wszystkie potki, które nam zostały, bo może dzięki nim będziemy w stanie sprawić, żebyśmy byli jeszcze silniejsi. Jeżeli tak by się stało, to jesteśmy naprawdę uratowani. Dobra, i tu jeszcze były potki. Dobra, to są wszystkie, które miałem, które ostatnio robiłem i one będą nam, możliwe, że będą nam bardzo potrzebne. No i w ten sposób jesteśmy naprawdę potężni. Dobra, mega mi się to podoba. Mega mi się to podoba. Jeżeli to będzie działało tak, jak ja myślę, no to my jesteśmy... Czekajcie, zobaczmy na ten zegarek. Kto tu... Kto... Czekajcie, nie tak, tak, muszę popatrzeć. Kto tu się będzie mógł zmienić? Dave się będzie mógł zmienić, ja się mogę zmienić, Milky Yeti i Palion, czyli tak naprawdę wszyscy. Wszyscy będą mogli się zmienić w mutanta X3... Znaczy nie X3.0. Znaczy nie wiem, na co oni się zmienią. Może oni się zmienią na swoje jakby mutanty ze swoimi skinami, bo ja akurat jestem teraz X3.0, to może dlatego się zmieniłem w to. I może dlatego też tutaj piszę, że X3.0, a nie toast, wiecie. Całkiem możliwe, że o to tutaj chodzi. No jeżeli tak, no to naprawdę to jest przemega mocne, naprawdę. No i jak uda nam się jeszcze jakoś wzmocnić się, to już w ogóle będzie petarda, nie? I czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że ja mogę powrócić z powrotem? Ej, dobra, klikam powrót, co się stanie? Zmieniłem się z powrotem? Dobra, sprawdźmy to, uwaga. I... Tak, zmieniłem się z powrotem, dobra, ten zegarek jest mega mocny, ej, naprawdę. To, co tu się wyprawia, to jest naprawdę mega potężne. Ej, dobra, czyli my w tym momencie możemy się zmieniać w wielkiego mutanta X3.0. Ja w tym momencie jestem na pewno już silniejszy niż X2.0, więc o niego nie mamy co się martwić. Jedyne co, to musimy myśleć, jak możemy pokonać w tym momencie mutanta X i jego armię.